Cześć. Chciałbym Ci opowiedzieć, gdzie szukam newsów oraz inspiracji jako frontend inżynier. Jako osoba zajmująca się frontendem bądź tworzeniem aplikacji mobilnych np. w React Native, zauważyłeś, że JavaScript, otaczające go technologie oraz biblioteki zmieniają się dosłownie z dnia na dzień. W związku z tym ciężko być na bieżąco. Przygotowałem dla Ciebie listę newsletterów, agregatorów, ciekawych stron, z których możesz skorzystać, żeby być na bieżąco w technologii, tak jak i ja. Na pierwszy ogień idzie Node Weekly, stworzone przez Peter Coopera, który stworzył również jeszcze jeden newsletter, o którym opowiem. Jak sama nazwa wskazuje, ten jest trochę szerszy, ponieważ dotyczy nie samego frontendu, a też Node'a. To, co rzuca się w oczy, to liczba subskrybentów. Jest ich ponad 50 tysięcy, więc to świadczy, że jest całkiem spory newsletter. Jeśli chodzi o jego strukturę, to co można zauważyć, to mamy newsy, mamy oferty pracy, mamy tutoriale oraz historię oraz różnego rodzaju, na przykład między innymi narzędzia. Kolejny dosyć popularny newsletter to JavaScript Weekly, który ma tego samego twórcę co Node Weekly. To, co jest istotne, jest on dosyć podobny formatowo do poprzedniego wspomnianego, więc jest to dosyć wygodne dla nas. Przede wszystkim jest on o wiele bardziej rozpoznawalny, ponieważ ma 185 tysięcy subskrybentów. Newsletter, o którym jeszcze należy powiedzieć, to React Status. To, co możesz zauważyć, że ma dokładnie prawie takie same intro i tak samo ma prawie taki sam format, czyli artykuły, jobsy, tutoriale itd. Jeśli nie lubisz nadwyżki maili, bądź też nie lubisz czytać newsów w takiej formie, zachęcam Cię do skorzystania z podcastu. Takim przykładem na polskiej scenie jest Desperso Podcast, który skupia się na świecie JavaScriptu. To, co jest istotne, to podcast przede wszystkim wychodzi co tydzień, zawiera soczyste newsy z poprzedniego tygodnia i to, co dla mnie jest akurat wygodne, to to, że te newsy są od razu streszczone przez prowadzących. Więc po przesłuchaniu podcastu wiem wszystko, co wydarzyło się w poprzednim tygodniu. Z kolei newsletter, który w sumie ja chyba najbardziej lubię, React Newsletter stworzony przez UIDev. Może jest trochę mniej popularny, ponieważ ma 15 tysięcy subskrybentów, aczkolwiek według mnie mają o wiele bardziej ciekawie opisany content. Często nawet trochę bardziej przemyślany, ponieważ poprzednie newslettery często potrafią wrzucić coś takiego jak kolejny upgrade minora bądź patcha do Node'a. To tutaj całe szczęście trochę tego się omija i on jest bardziej skupiony na dużych wydarzeniach, ewentualnie artykułach, samo też są tutoriale, projekty i wideo, czyli coś, czego w poprzednich newsletterach nie uświadczyłem za często. Jeśli chodzi o newslettery, to jest tak naprawdę tyle, przejdźmy może do inspiracji. Moją taką pierwszą linią wsparcia, jeśli chodzi o design aplikacji, zwłaszcza na etapie, kiedy potrzebuję tylko coś wyprototypować albo zaproponować klientowi, jest oczywiście Pinterest. Jest to po prostu skarbnica wiedzy, ponieważ po słowach kluczowych jesteśmy w stanie znaleźć praktycznie wszystko dla każdą platformę, czy to mobile, czy to web. To, co jest istotne, to bezpośrednio po kliknięciu w kafelek jesteśmy w stanie przejść na stronę portfolio designera, żeby nawiązać z nim kontakt i współpracę w celu nabycia praw do tego designu. Innym portalem, z którego czerpię inspirację, jest Behance, stworzony przez Adobe. Jest to sieć portfolio dla designerów, artystów. Też dosyć ciekawe, aczkolwiek wydaje mi się, że jeśli chodzi o słowa kluczowe, Pinterest lepiej mi to wyszukuje. To tyle ode mnie. Dzięki.